Peter, masz chwilę? Co porabiasz? No wiesz, co zwykle. Bujam się na sieci. A co tam? Po prostu chciałem jeszcze raz podziękować za pierwszą lekcję. Znaczy, myślałem, że naprawdę coś zrobimy, ale za to teraz aż pękam od wiedzy. Coś niesamowitego. Jak nikt do ciebie nie strzela, to tak, jest całkiem spoko. To kiedy następna lekcja? Nie wiem, Miles, dużo się teraz... Słuchaj, ostatnio szybko odrabiam prace domowe. W domu pomagam jak tylko mogę, a grając w kosza nie zrobiłem sadu nad choćby jednym durniem. Przysięgam. Nie, w porządku, Miles, świetnie ci idzie. Dam znać, jak będę wolny, dobrze? Okej, jasne, ekstra. Dzięki, Peter. Stworzyłem potwora. Potwora entuzjazmu. Musiałaś wzywać wsparcia. Musiałem. Myślisz, że nie poradzimy sobie sami? Widziałeś, co się tam dzieje? Nikomu nie ufam. Przemieszczają się. Będę ich śledził na wypadek niespodziewanych gości. Czysto. Chcesz zapeszyć, czy co? Bez takich. Po co ryzykować? Bo przesądy to bzdura. Zobaczymy. Na razie jest cicho, a nawet za cicho. Dlaczego nikt nie słyszał, jak to mówię? Mamy towarzystwo! Zbiry Hammerheada. Zawsze tam, gdzie nie trzeba. Muszę ochronić świadka. Nie nudzi się wam to ciągłe przegrywanie? Po jakimś czasie mnie by się chyba znudziło. Ale może to tylko ja. Jeszcze kilka razy! Boli! Jak on to robi? Mogło skończyć się kiepsko. Powinienem uważnie wypatrywać ludzi Hammerheada. Dzięki, Spidey. Przewieziemy świadka do kryjówki w Jersey. Nie będziemy więcej ryzykować. Spidermanie, jak tam łowy? Dobrze, namierzyłem donów. Jak u ciebie? Ciężko. Skończyłam rozmawiać z rodzinami. To było... trudne. Dobre, ale trudne. Zadbam o to, Yuri. Bez obaw. Okej, lecimy do kina Auerbach. Czas poniańczyć donów. Konwój policji. Lepiej się upewnię, że bezpiecznie dotrą na miejsce.
Czemu przewozimy go przed rozprawą? Podobno doszło do przecieku i ludzie Hammerheada wkrótce uderzą. O rety. Lepiej się zbierajmy. Okej, okay, ruszamy do nowej kryjówki. I'm not the guy in charge, okay? Just keep moving, right? Ups! Hey! Jeśli świadek może pomóc posadzić Hammerheada, to muszę go ochraniać. Brak napastników na trasie przejazdowej. Jesteś tego pewien? Co się dzieje? Ci goście blokują drogę! Wpływanie na świadka jest sprzeczne z prawem! Chyba nie chcieliście popełnić przestępstwa, co? Kilka razy! Boli! Wyciągnijcie mnie! Dobrze, że świadkowi nic się nie stało. Donowie muszą być w środku. Chyba są bezpieczni. Raczej byli. Świetnie. Właśnie tego rodzaju tłumy zniechęcają mnie do pokazów premierowych. Wyrwiemy to w ten czy inny sposób. To jest! Po co w ogóle Sable robi te tylko patrzę? Muszę wymyślić dla nich lepszą nazwę. Możemy tracić ludzi! Niedobrze! Wiecie co? Gdybyście zostali w domu, nie musielibyście tyle płacić za popcorn. Przesada, koledzy. Muszę pozbyć się ludzi Hammerheada i rozbroić te bomby. Jedna z głowy. Jeszcze jedna. Łatwiej jest wielu nas! Połamie ci strzeg! A teraz są na drugim dachu. Oczywiście.
więcej bomb. Muszę się spieszyć. Jednak nie nudzi wam się to ciągłe przegrywanie? Wasze morale musi naprawdę leżeć. I druga. Publiczność wstrzymuje oddech. I tak, proszę państwa, mamy trzecią. Tłum szaleje. Pora umrzeć, bohaterze. Okej, Donom chyba nic nie grozi. Na wszelki wypadek lepiej do nich pójdę. Oby Donowie byli cali i gotowi znaleźć nową kryjówkę. Hej, musimy popracować nad systemem zabezpieczeń. To przez te kopaczołgi. Oczywiście. Kurde, to nie poszło dobrze. Yuri, zwiał nam. Z Donami. Co? Mówisz serio? Sprzęt Sable, który kradł? Miała w swoim arsenale więcej niż myślałem. Obiecałeś się tym zająć. Miałam się nie obawiać. Tak, racja. I nawaliłem. Przepraszam. Koniec. Przerwami. To nie przelewki. Już ja to załatwię. Zadzwonię, jak coś wymyślę. W mordę. Świetna robota, Spidey. Świetna. Hejka! To ja! Naprawdę nie mam na to czasu, Skrubo. Na dobry program zawsze jest czas. Zwłaszcza jeśli chodzi o serię śmiertelnie niebezpiecznych wyzwań z udziałem ulubionego pająka do Nowego Jorku. No dawaj, przecież wiesz, że tego chcesz. Tylko nie każ im czekać. Nie zagrażając mi niewinnym. Bo jesteście nienormalni! Kurzo fretki! Ma prawo na robotę! Brać go! To co ma być? Obijemy ci buźkę! Bohaterowie 2, łotry 0. Do wszystkich jednostek magia przeprowadza egzekucję. Funkcjonariusze z Health Tax, przyjęto? Przynajmniej próbowaliście. No dzięki tobie poszedłem na policję. Nadchodzę! MJ, dostałem się do jednej z firm Hammerheada. Wygląda na gorzelnię, ale na stówę to przykrywka. Stawiałbym na przemyt, broni albo gustownych gangsterskich kapeluszy. Masz na myśli fedory? To chyba byłoby jeszcze gorsze niż broń. Daj znać, jak coś znajdziesz. Fedory, właśnie. Nie, moja, możecie.
ufamy metafor. Bardziej jak produkowanie własnych cukierów. W pracy? Doniosę o was wszystkich HR-owi Hammerheada! Przestań się wygłupiać! Co to ma być? Bardziej naszej gospodarki, co? Przeszkadzam? Nie, no coś ty, co tam? Rozszyfrowałam plik, który znalazłeś przy kryptce Hammerheada. I co, znalazłeś zdjęcia Hammerheada z dzieciństwa? Zawsze miał taką dziwną czaskę, czy to śpieszcza sprawa? Nie, to... Wydaje mi się, że Hammerhead zbiera informacje o policjantach. O kapitan Watanabe. O Yuri? Czemu Hammerheada interesowałaby akurat ona? Są tu wycinki artykułów. Watanabe osiągnęła pierwszy sukces, gdy sprzątnęła handlarzy trefnym towarem Magi. Wstąpiła do policji z jasno określonym celem. Czyli zawsze miała na pięku z Magią. Ciekawe czemu? Nie jestem pewna. Ale wyczuwam w tym jakąś historię. Dobra, puszczam cię. Wracajmy do pracy. Macie w biurze więcej nielegalnego towaru? Kolega pyta. No zerwę cię na służebny! Widzieliście to? Proszę! Te opary zaraz mnie skołują. Muszę się dostać do biura, zanim zemdleję.
Brak kasy, brak piwa. Ale są księgi, które potwierdzają fałszerstwa. MJ, zająłem się tymi bandziorami Hammerheada. Drukowali tutaj kasę. Znalazłem też kolejny zaszyfrowany plik. Doskonale, Peter. Przyda mi się to wszystko. I piorunem zajmę się tymi danymi. Dzięki, MJ. Got it.